U nas to się stało na działkach, a prawdopodobnie przerzucił przez ogrodzenie i tam zamaskował. Rzucił w krzaki, po gałęzie wycinał i po prostu przykrył. Tyle miesięcy tam leżała ta kobieta. Tam policjant pokazał nawet miejsce, które, gdzie to tam dokładnie to zrobił. Na tej działce? Na tej działce, tak. Także to jest to miejsce. Z jednej strony, z drugiej strony nie było widać. Z jednej strony domek zasłaniał, z drugiej strony było jakieś rośliny rosły. Przerzucić ją tam przerzucił. Musiał ją gdzieś około 150 metrów, 200 ją tu ciągnąć. Ona leżała tam taka kępa. Tam drzewko takie, brzozy dwie stoi, z lewej strony taka kępa roślin, jakiś też krzaków, drzewko jakieś. No i tam właśnie jest to miejsce, gdzie ją ujawnili. Zwłoki jednej z kobiet zostały ujawnione 6 listopada w lesie pod Radomiem. Natomiast zwłoki drugiej kobiety zostały znalezione niedaleko ogródków działkowych, no w takim miejscu bardzo niedostępnym, gdzie taka roślinność dosyć duża uniemożliwiałaby znalezienie tych zwłok przez osobę przypadkową. Dlatego też wskazanie tego miejsca przez podejrzanego pozwoliło na znalezienie zwłok tej kobiety. No ja go widziałam na przykład na tej działce. Wszedł już do bramy, ja szłam, mijałam się na którejś alejce z nim. Może patrzył, czy ta kobieta leży, nie mam pojęcia. No to w telewizji pokazywali, to taką worku niósł. Worek taki plastikowy i tak trzymał za ten. No to już tam praktycznie nic nie było. No co tam. Wiesz, i pogoda zrobiła swoje, i zwierzaki zrobiły swoje. Co niektórzy to nawet są przestraszeni. Powiem tak, że bo nawet ta pani, co słyszałem, co tą działkę tutaj u niej na tej działce się stało, to prawdopodobnie będzie sprzedawać tą działkę nawet. No także to jest makabra w sumie. No. Dla mnie to jest straszne przeżycie, że coś takiego się stało. Wie pani, i no mówię pani, ja już się czuję na działce niepewnie, bo nigdy nie wiadomo, kto koło pani przechodzi. Pani tu z działki, nie ma jej akurat teraz, to mówi, że też kiedyś się odwróciła i mówi, że spojrzała, no mój facet taki nieznajomy, ale mówi, że tak dziwnie spojrzał na nią, także mówi taki, poczuła lęk w sobie, jak on, bo mówi taki z brzuchem, bo porozpinany, z brzuchem do wierzchu, no mówi, no taki, no ale mówi, że w telefonie coś szukał, czy tam dzwonił, przechodził. Znaleziono zwłoki innych kobiet, które są utożsamiane z tą sprawą, czy na dzień dzisiejszy nie ma takich dowodów? Nie ma takich dowodów, nie ma takich okoliczności. Policja sprawdza przypadki zaginięć kobiet. Jeżeli się okaże, że te zaginięcia miały związek z podejrzanym, to będzie postępowanie miało jeszcze szerszy zakres. Póki co takich dowodów, takich okoliczności nie ma. Przyznał się do tej drugiej tu właśnie, na tych działkach i po prostu się wyłączył. Na drugi dzień jeszcze tak chyba w środę, jakoś chyba po południu przyjechali policjanci tu paroma samochodami i właśnie o tym Sochaczewiak ktoś tam mówił, że usłyszał, że tam może coś pod Sochaczewem, i zabrali się stąd, pojechali do tego Sochaczewa. A czy jest możliwość, że tam w Sochaczewie jeszcze kogoś zabił? No, że tak, prawdopodobnie.